Strajk górników wisi w powietrzu. Kryzysowa sytuacja w Polskiej Grupie Górniczej została dzisiaj omówiona przez związkowców. Wszyscy bez wahania podpisali to pismo. W związku z trudną sytuacją w górnictwie, a przede wszystkim w Polskiej Grupie Górniczej, jest następujący harmonogram działań ustalony przez sztab protestacyjno-strajkowy. 17 lutego zostanie przeprowadzony 2 godziny strajk ostrzegawczy we wszystkich kopalniach i zakładach Polskiej Grupy Górniczej. 25 lutego zostanie przeprowadzone referendum strajkowe we wszystkich zakładach i kopalniach, a 28 odbędzie się manifestacja w Warszawie. Górnicy do Warszawy pojadą przede wszystkim po pieniądze, jednak powodów trwającego już od listopada zeszłego roku sporu z pracodawcą jest więcej. To jest kwestia podwyżek płac o 12%, to jest kwestia sprawiedliwego podziału 14 pensji, czyli tej nagrody rocznej, oraz zwały i następstwa tych zwałów na kopalniach, bo mówimy tutaj niestety o próbie cichej likwidacji kolejnych kopalni. Dodatkowo atmosferę podgrzewa raport Najwyższej Izby Kontroli, który obnażył problemy w Polskiej Grupie Górniczej i pokazał spółkę w niezbyt korzystnym świetle. Jeżeli ten raport naświetla rzeczywiście fatalną sytuację Polskiej Grupy Górniczej, no to panie redaktorze, to jest tak. Przez 4 lata górnicy byli karmieni tym, że jest dobrze, że żyją w potężnej firmie, w której wszystko jest kapitalnie, cudnie. Górnicy karmieni propagandą sukcesu będą naciskali na najwyższe władze. Opozycja też wykorzystuje sytuację, żeby uderzyć w partię rządzącą. Zmarnowaliśmy czas koniunktury, zmarnowaliśmy 4 lata i zmarnowaliśmy miliony pieniędzy podatników, miliardów złotych podatników, które zostały dołożone, wpompowane w górnictwo, zasilone w Polską Grupę Górniczą po to, żeby ta restrukturyzacja się udała. Zmarnowaliśmy czas koniunktury, mówiono, że wstajemy z kolan. Z raportu wynika, że z powrotem na te kolana padamy. Platforma składa interpelację w sprawie importu rosyjskiego węgla do Polski i chce specjalnego posiedzenia sejmowej komisji w celu przeanalizowania raportu NIK. Z kolei związkowcy mają jeszcze rozmawiać z zarządem PGG w piątek, ale chyba nikt po tych rozmowach nie spodziewa się zwrotu akcji.